Witam Was serdecznie, pokazuję Wam jeszcze raz to, co widzieliście w poprzedniej części. Robię to dlatego, żeby uzyskać efekt niezacinającego się filmu. Poprzedni program ciął mi, dlatego tutaj niektórzy mieli pretensje, że się tnie, że się trzęsie, że to, mam to, wam to, pierdolili głupoty. Mówiąc krótko, robili to, mówili to ludzie, którzy optują za tego typu obiektami niezmiennie, niezłomnie, że są obcymi obiektami latającymi, nienaturalnego pochodzenia. Oczywiście ja w ostatnich dniach doszedłem, czym one są, pomyliłem się, przyznaję się, w wielu przypadkach brałem owady i nietoperze za obce obiekty latające, będę musiał to niedługo skorygować na wszystkich swoich filmach, powstawiać adnotację wyjaśniającą, że się myliłem, żeby brać pod uwagę możliwość przelotu o nietoperzy, które kołują, które zwalniają, które przyspieszają, które lecą do nas, od nas i dlatego wyglądają jakby stały w miejscu, po czym zmieniają kierunek lotu, wyglądają jakby startowały z miejsca, bo po prostu zwykłe nietoperze. Fachowcy od nietoperzy jednoznacznie wypowiedzieli się na temat podobnych filmów, że to są nietoperze, a szczególnie na temat filmów niejakiego Marcinkowskiego, UFO Over Poland, który na swoim YouTube tego typu nietoperze właśnie sfilmowane w sprytny sposób prezentuje jako UFO i wpiera wszystkim ciemnotę, że sfilmował obiekty niepochodzące z natury. Oczywiście ja jestem w stanie to udowodnić, bo już wiem czego szukać, wiem czym to jest wszystko, więc teraz tylko kwestia ładnej pogody i wypadu na nietoperze. Już znam siedliska nietoperzy wokół Warszawy, więc niedługo tam pojadę i na pewno będzie łatwiej sfilmować tego typu rzeczy jak Marcinkowski. Tym bardziej, że ludzie, którzy się interesują nietoperzami i ich obserwacją, powiedzieli, że z łatwością uda mi się takie filmy sfilmować i będę mógł udowodnić wam wszystkim, kto ma tutaj rację, kto do tej pory się mylił, kto robił to świadomie, a kto robił to tak jak ja w dobrej wierze, zachęcając was wszystkich do obserwacji i rejestracji nieba. Co dalej czy nie, ponieważ to, że tutaj sam się pomyliłem i sam udowodniłem komuś, że sfilmował owady czy nietoperze, nie znaczy, że te obce obiekty latające nie istnieją, bo istnieją. Ale przynajmniej część mojej pracy wykluczy pomyłki i jakieś niedomówienia co do takich właśnie filmów i tego typu interpretacji, celowych lub niecelowych. Moi drodzy, za chwilę zobaczycie ciekawostkę podczas polowania na te obiekty, które do złudzenia są podobne do filmu, do obiektów Marcinkowskiego. Już sam ten film udowadnia, że obiekty typu Marcinkowskiego mogą być w 90% owadami dziwnie latającymi na niebie, niezbyt wysoko, na granicy ostrzenia obiektywu. I tutaj już chyba nikt rozsądny nie miałby wątpliwości już po tym samym filmie, żeby mniemać uparcie, tak jak oni tutaj na tym forum Infra, że Marcinkowski sfilmował coś nienaturalnego. A tutaj widzicie ciekawostkę, jeden z wielu obiektów satelitopodobnych, którego nijak nie będziemy w stanie ustalić, czym jest, no bo ani programy, ani tabele nie pokażą nam rzeczywistej prawdy, co leciało o tej porze w tym kierunku na niebie. Możemy się tylko domyślać, że albo to jest satelita, albo obcy obiekt, dlatego warto mimo wszystko prowadzić tego typu rejestracje i obserwacje, a nuż widelec coś się niezwykłego sfilmuje. Moi drodzy, niebawem pokażę wam odcinek z już sprawdzimy nietoperzami i wszystkim udowodnię, że wielu z nas było w błędzie. Tak jak powiedziałem, niektórzy celowo was wprowadzali w błąd, a niektórzy, tak jak ja, nieświadomie, w dobrej wierze. Trzymajcie się, do następnego razu, hej.